Wszyscy niemieckie armie oblegające Stalingrad poddały się, a amerykańska marynarka dominuje na Pacyfiku. Führer podjął decyzję. Tych 12 ludzi ma się niebawem spotkać w Monachium. Stamtąd pojadą trasą zawieszonego Orient Expressu przez Wenecję, Triest, Belgrad, Sofię, aż do Stambułu. A tam za 10, 20 czy 100 lat, jeśli zajdzie taka potrzeba, stworzą na całym Bliskim Wschodzie nową Czwartą Rzeszę. Więzienie wojskowe, Londyn. Weźmie pan 12 więźniów osądzonych i skazanych na śmierć lub kary długoletniego więzienia. Przygotuje pan i wyszkoli tych ludzi, a następnie przerzuci na tyły wroga. Tam zaatakuje pan i zniszczy wyznaczony cel. Wystarczy najdrobniejsze naruszenie dyscypliny, a więźniowie wrócą tam, skąd przybyli, w celu natychmiastowego wykonania kary. Chcę pomówić z szeregowym Sternem w cztery oczy. To rozkaz. Szuka pan nowej parszywej dwunastki, majorze? Nie, odbijam się, czekając, aż zostanę generałem i będę mógł zakończyć wojnę. Co się stało? Wdałem się w bójkę z oficerem w barze. Złamałem mu szczękę, więc trafił do szpitala. Bardzo sprytnie. Czym cię tak wkurzył? Dyskutowaliśmy na temat ras. Powiedziałem mu, że mówi jak wróg. Rozumiem. Tym sposobem wróciłeś do wojskowego więzienia i znowu czeka cię sąd wojenny. Ja mogę ci dać szansę uniknięcia kary i powrotu na wojnę. Co ty na to? Chcesz czy nie? Sam nie wiem, majorze. U pana ginie wielu ludzi. Poległo wielu fajnych chłopaków. Przy panu przestaję wierzyć w walkę dobra ze złem. Może to tylko zło zmaga się ze złem. Poszukam twojego strażnika. Niech pan się ze mną przejdzie, majorze. Mam dla pana ważne informacje. Ładny poranek, pani porucznik. Rzeczywiście. Pracuje pani dla generała? Tak jest. Był pan już w akcji z majorem Wrightem? Tak, i udało mi się wrócić. Dla mnie wojna już się skończyła. Mam wrażenie, że pańska wojna jeszcze nie całkiem się skończyła. Czyż wojna nie jest koszmarem? Gdy Niemcy skapitulowały w 1918 roku, Francuzi zaprosili ich do wagonu w Lasku Compiègne. Obawiam się, że to było nie za moich czasów. Po kapitulacji Francuzów w 1940 Hitler rozkazał, by ten sam wagon ze składu starego Orient Expressu ustawiono dokładnie w tym samym miejscu. Żeby odpłacić Francuzom tą samą monetą? Właśnie. Ten wagon miał numer 2419 i w tej chwili znajduje się w Berlinie. Podejrzewamy, że Niemcy prędzej wysadzą go w powietrze, niż znów w nim skapitulują. Ale co to... Po 2419 następuje 2420, po niemiecku 24. Założyciele Czwartej Rzeszy przybędą do Stambułu w wagonie numer 2420. Wiemy, gdzie jest teraz ten wagon? Porucznik Campbell pokazała zdjęcia lotnicze, z których wynika, że może być ukryty w monachijskiej wagonowni. Porucznik Campbell to najwyraźniej bardzo bystra dama. Jest znakomita. Dorastała w otoczeniu niemieckiej arystokracji, bo jej ojciec był przez 30 lat attaché wojskowym. Marszałek Rommel często huśtał ją na kolanach. Przed czy po ukończeniu 18 roku życia? Drawko Demczuk. Śmierć przez powieszenie. Carmine D'Agostino. Śmierć przez powieszenie. Frederick Collins. Oczekuje na wyrok. Tom Ricketts. Oczekuje na wyrok. Joseph Hamilton. Śmierć przez powieszenie.
Thomas Hoffman, 50 lat ciężkich robót. Lonnie Wilson, 40 lat ciężkich robót. Roberto Echevarria, 50 lat ciężkich robót. Wróć do szeregu.